Dziesięć pomników komunizmu, które nadal istnieją w Polsce. Komunizm stworzył w Polsce wiele. Dziś staramy się od niego odciąć. Mimo to. Pozostały jakieś elementy komunistyczne, które ciężko obalić. Nazwijmy to pomnikami komunistycznymi. Opowiem o dziesięciu rzeczach, które komuniści zrobili, wbudowali, stworzyli czy rozbudowali i do dziś istnieją. Będzie głównie o budynkach komunistycznych, które dziś są symbolami wręcz Polski, ale będą też pomniki, cmentarze i organizacje. Okrąglak. Były dom towarowy znajdujący się w centrum Poznania przy ulicy Mielżyńskiego 14 na rogu ulicy 27 Grudnia, zbudowany w latach 1948-1954 według projektu Marka Lekama. Obecnie budynek biurowo-usługowy. Budowa domu towarowego rozpoczęła się w 1948 roku w miejscu zniszczonego podczas II wojny światowej banku cukrownictwa. Od początku swojego istnienia w Zb Budzał kontrowersje między innymi dlatego, że wyróżniał się na tle innych ówczesnych realizacji architektonicznych, głównie socrealistycznych. W 2005 roku budynek otrzymał nagrodę Złotego Quadro w konkursie na najlepszy poznański budynek Półwiecza 1955-2005. Spodek hala widowiskowo-sportowa zlokalizowana w Katowicach stanowiąca własność miasta Katowic została wybudowana pod nazwą Wojewódzka hala widowiskowo-sportowa w Katowicach, pod którą jest znana w literaturze architektonicznej i pod którą funkcjonowała do 1997 roku. Idea utworzenia hali widowiskowo-sportowej na terenie Katowic, ówcześnie Stalingrodu, pojawiła się już w 1955 roku. Początkowo. Obiekt miał znajdować się na obrzeżach miasta, na terenie wojewódzkiego parku kultury i wypoczynku. Całość obiektu ukończono wiosną 1971 roku, a oficjalnie oddano do użytku 7 maja 1971 roku. Jak się domyślacie, Katowice zostały wybrane ze względu na dość rozwiniętą tam kulturę robotniczą. Cmentarz Małzoleum Żołnierzy Radzieckich. Wojenna nekropolia żołnierzy radzieckich, poległych lub zmarłych w wyniku ran i chorób odniesionych w czasie II wojny światowej, znajdująca się w Warszawie przy ulicy Żwirki-Wigury. Cmentarz został założony w latach 1949-1950. Skrywa prochy 21468 żołnierzy radzieckich I Frontu Białoruskiego, którzy polegli w walkach o Warszawę w latach 1944-1945. Ich prochy zostały ekshumowane z cmentarzy lokalnych oraz tymczasowych i przeniesione tu po 1949 roku. Nekropolia ma charakter rozległego parku z elementami mauzoleum o powierzchni blisko 20 hektarów. Otwarto go w piątą rocznicę kapitulacji Niemiec. Cmentarz był wielokrotnie dewastowany. Hala Olivia. Pierwsza na pomorzu hala z lodowiskiem, usytuowana jest w Gdańsku, Liwie, w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu Gdańskiego. Obiekt został przekazany do użytkowania 16 grudnia 1972 roku gdańskiemu klubowi hokeja na lodzie Stoczniowiec. Halę zamknięto od 11 do 28 grudnia 2007 roku z powodu groźby zawalenia się dachu. Rosyjska solidność. Następnie dach przeszedł generalny remont, który zakończył się w listopadzie 2010 roku. Pod koniec 2017 roku rozpoczął się generalny remont całego obiektu. W 2016 roku Kosztem 22 milionów złotych przeprowadzono kolejny remont, w wyniku którego odnowiono elewację hali. Obiekt odzyskał pierwotny wygląd z początku lat 70. Pomnik Braterstwa Broni Monument, który w latach 1945-2011 znajdował się na Placu Wieleńskim w warszawskiej Pradze Północ. W listopadzie 2011 roku pomnik został zdemontowany w związku z budową stacji metra Dworzec Wieleński, a rzeźby i okładziny cokołu poddano konserwacji. Zgodnie z decyzją Rady Miasta Stołecznego Warszawy z lutego 2015 roku, pomnik nie zostanie ponownie ustawiony na Placu Wieleńskim. Monument upamiętniał walki żołnierzy polskich i radzieckich, a także był wyrazem hołdu dla około 600 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli na ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Monument był pierwszym pomnikiem zniesionym w Warszawie po zakończeniu wojny. Pomnik, Braterstwa Broni, jest pracą zbiorową. Jego twórcami są artyści polscy i rosyjscy. Pomnik został odsłonięty 18 listopada 1936. 1945 roku w pobliżu gmachu dyrekcji kolei państwowych będącego wówczas tymczasową siedzibą m.in. prezydenta Warszawy. W 2018 roku monument został przekazany Muzeum Historii Polski w Warszawie. Rzeźby żołnierzy zostaną umieszczone w części ekspozycji poświęconej PRL w nowej siedzibie Muzeum w Cytadeli. Kinokosmos Szczecin. Kinokosmos jest jednym z najbardziej oryginalnych, charakterystycznych i rozpoznawalnych obiektów z czasów PRL w Szczecinie. Należy podkreślić, że jako takie wymieniane jest na pierwszych miejscach w wielu publikacjach i plebiscytach dotyczących architektury Szczecina i regionu Pomorza Zachodniego, a także ogólnopolskich, jak na przykład ostatnio źle urodzone Filipa Springera czy przegląd zabytków PRL serwisu Bryła. Hotel Forum w Krakowie. Budowa hotelu na podstawie projektu Janusza Ingardena rozpoczęła się w 1978 roku i trwała ponad 10 lat. Oficjalnie otwarcie nastąpiło w 1989 roku. W owych czasach był jednym z najnowocześniejszych budynków w Krakowie. Na terenie hotelu znajdował się dwupoziomowy parking, na którego dolne piętro zajechać można było bezpośrednio windą. Hotel posiadał m.in. drzwi na fotokomórkę, autentyczne spłukiwanie wody w WCAT. Także elektryczny zegar zewnętrzny wraz z termometrem i kalendarzem. W forum znajdowały się także basen, sauna, solarium, studio odnowy biologicznej, korty tenisowe, minigolf, pewek, z butik, sklep z pamiątkami, fryzjer, biuro podróży, pralnia, kwieciarnia, kantor, kiosk, perfumeria, punkt opieki nad dziećmi oraz kasyno. Budynek posiadał sześć sal konferencyjnych, mogących pomieścić do 600 osób. W salach tych, poza spotkaniami i konferencjami, odbywały się także okolicznościowe imprezy, np. Dniówki. Obecnie budynek jest własnością firmy Wawel IMOS i służy głównie jako najdłuższy w Polsce Billboard. Legia Warszawa, polski klub piłkarski z siedzibą w Warszawie utworzony 14 marca 1920 roku, kontynuator tradycji powołanej w marcu 1916 roku na wołeniu piłkarskiej drużyny legionowej w listopadzie 1949 roku po reformach wprowadzonych przez ówczesne władze. Kolejny raz zmieniono nazwę klubu na Centralny Wojskowy Klub Sportowy Warszawa. Nadano mu również nowy herb. Oficjalnym patronem drużyny zostało Ludowe Wojsko Polskie. Legia stała się klubem wojskowym komunistycznym, miała więc możliwość pozyskiwania w ramach poborów do wojska piłkarzy innych klubów. Do Warszawy trafili m.in. Lucjan Brychczy, Ernest Pol czy Edmund Kowa. To właśnie wtedy Legia urosła najbardziej i wtedy stała się potęgą krajową. mieszkania. W roku 1960 oddano do użytku 142 tysiące mieszkań, a w roku 1970 194 tysiące mieszkań. Najwięcej mieszkań wybudowano w 1978 roku, bo aż 283 tysiące o przeciętnej powierzchni około 60 m2. Liczba oddawanych mieszkań od roku 1964 do roku 1989 włącznie nie spadała poniżej 150 tysięcy. Dla porównania w roku w 2015 wybudowano 147 tysięcy mieszkań. Ogólnie liczba budowanych mieszkań w okresie Polski Ludowej była większa niż współcześnie, a obecnie około 50% Polaków mieszka w mieszkaniach zbudowanych w okresie PRL. Pałac Kultury i Nauki. Najwyższy budynek w Polsce pod względem wysokości całkowitej znajdujący się wśród śródmieściu Warszawy na placu Defilad 1. Właścicielem gmachu jest miasto stołeczne Warszawa. Pałac jest siedzibą... Rady Miasta Stołecznego Warszawy, która obraduje w sali warszawskiej. Pałac stanowił dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Wybudowany został w latach 1952-1955 według projektu radzieckiego architekta Lwa Rudniewa, który inspirował się moskiewskimi drapaczami chmur znanymi poza Rosją jako Siedem Sióstr, wzorowanymi na amerykańskich wieżowcach w stylu Art Deco. Architektonicznie jest mieszanką socrealizmu i polskiego historyzmu. Razem ze wspornikiem antenowym będącym integralną częścią iglicy ma wysokość 230. 7 metrów przed głównym wejściem znajdują się dwie rzeźby Adama Mickiewicza Dłuta Stanisława horno -Popławskiego oraz Mikołaja Kopernika. Warto zauważyć, że Pałac Kultury i Nauki stanowi obok dzielnicy MDM jedyny zachowany w całości przykład architektury realizmu socjalistycznego. Warszawa stał się wyrazistym dokumentem okresu pierwszej połowy lat 50.